Cześć wszystkim. Na samym starcie chciałem podziękować za 26 subskrypcji i za 3783 wyświetlenia i pozdrowienia. Pozdrawiam Klaudię, Agatę, wszystkich moich widzów wiernych, którzy ze mną są. No dzisiaj próbowałem nagrać vloga, ale spotkał mnie nieprzyjemny problem. Jak to się mówi, już miało być pięknie, ale spotkał mnie nieprzyjemny problem. Lekkie spięcie z YouTube'em. No wiadomo, no film miał... No sobie tam grzebałem tam przy rowerze i tego łączyłem tam kamerę. I nie wiem, o co poszło. Ale jest ok, jest po konflikcie. I co mogę dalej powiedzieć, no... Co to? Kupiłem kamerę na rower, ale nie zdała egzaminu i muszę kupić lepszą. Jak ktoś chętny, mogę sprzedać. Jak coś, piszcie w komentarzu, piszcie do mnie na Facebooka, nie wiem, prywatnego, kanałowego, wpiszcie MTB Rowery. To będzie mój profil kanałowy. Piszcie śmiało, kto chętny, mogę sprzedać, nie ma problemu. Z ceną się dogadamy, będzie git. I tak to jest, moi drodzy. No widzicie, śnieg pada. Tak myślałem, że będziecie na rower wyskoczyć, ale widzicie, rower odświeżony, umyty, wszystko zadbane, pokonserwowane, aż szkoda brudzić. No jeden film z nowego roku wyszedł z roweru, ale... O. Ale za to muszę się wam pochwalić, że też nauczyłem się robić miniaturki. Nauczyłem się robić miniaturki i teraz, kurczę, zawsze z każdej jednej przejażdżki walnę sobie jakąś tam fotę, nie wiem, czy samego siebie, czy tam roweru, czy tam czegoś tam i będę sobie robił jako miniaturkę, nie? Ale miniaturki też muszą wyglądać przede wszystkim. No i jak to się mówi u mnie z tymi, jak to się mówi, już dostałem... To już było moje drugie ostrzeżenie właśnie na ten temat. No i teraz będę się starał uważać z tym wszystkim. Muszę do tego podejść, jak to się mówi, na poważnie. I tak to jest, bo już byłem dzisiaj lekko pod strachem, muszę przyznać, z tym konfliktem z YouTube'em i z tym wszystkim. No zablokowali mi film, ale teraz to ten leci, kto wie, może wejdzie, może nie, zobaczymy. Jak to się mówi, czas pokaże. No. I co mogę powiedzieć, jutro idę do szkółki, nie chce się, ale trzeba. Jak to się mówi, w czerwcu już ją kończę. Trzeba do pracy iść. No, praca pracą, ale też praca pracą, ale też trzeba zagospodarować tak czas, aby była chwila też na YouTube'a jakiś film rzucić, jakiś fajny czy coś z jazdy. No, ale co to? Kaski trochę wpadnie, to też się inwestuje w kanał, tak? Jakąś kamerę lepszą się kupi, albo jakiś sprzęt do roweru. Też nie trzeba wywalać na głupoty. Trzeba też inwestować w sport. No i tak to jest, moi drodzy. Och, i co mogę wam dalej powiedzieć? Mogę wam tyle powiedzieć, że będę z wami już kończył. Jak coś, to dobrej nocy, dobranoc, trzymajcie się.